Wiem, że tak nieładnie mówić o tym na początku, ale YouTube strasznie mi ucina zasięgi i byłoby mi strasznie milutko, gdybyś po obejrzeniu odcinka lub w trakcie jego oglądania zostawił bądź zostawiła łapkę w górę i zasubskrybowała kanał, bo no po prostu to zwiększa zasięgi, a no jednak trochę się nad tym idzie napracować, więc miłego oglądania, siema. Witajcie moi drodzy, dzisiaj zrobię rzecz szaloną, niebywałą, a mianowicie będę szukać chłopaka na Movie Star Planet, ponieważ nie mogę znaleźć w prawdziwym życiu, ponieważ nikt mnie nie chce, a więc zaczynajmy! Na początek muszę się zrobić nabóstwo, więc zaraz wracam widzowie, nie podglądajcie. Perfekcja. Drugie, co muszę zrobić, to wywalić mojego obecnego chłopaka na Movie Star Planet, gdzie nie znam nawet jego imienia, znaczy imię może znam, ale nie znam go ogólnie i... A nieważne, przepraszam, Piotrek Black. Idziemy szukać chłopaka. Muszę napisać status. Szukam boja. I jakieś emotki dać najlepiej. Najlepsze będą z Pixie Star, moim zdaniem. I ja wam zaraz opiszę mój outfit, bo jest on niesamowity. Zaraz, tylko muszę dać jakąś emotkę, znaczy emotkę, animację miłosną. Perfekcja! Już wam opisuję mój outfit. Te włosy są kojarzone z byciem dziewczęcą, bo jestem bardzo dziewczęca. Kokardka symbolizuje Sayori. Po prostu. Z Doki Doki. Okulary symbolizują to, że moje oczy są jak diamenty i są dla ciebie za drogie, wieśniaku, więc nie patrz nawet na moje oczy. Chustka przy szyi symbolizuje... taki strój, ta bluzka, top taki, symbolizuje moją dziewczęcość, a to zielone takie, to miały być paski, ale coś nie pykło. A te spodnie mają symbolizować to, że kocham lata 80, 90. A buty, nie wiem, kurde, po prostu wybierałam, no chyba mi trafił ten outfit. Idziemy szukać chłopaka. Gdzie ja tutaj znajdę męża? Skatepark. Moim zdaniem w skateparku. Będą sami porządni boje, tam znajdę swojego skater boy i będziemy razem bardzo szczęśliwi. Liczę na to. O nie, mam już tutaj konkurencję. Proszę mi zmykać stąd. Nie zasłaniaj mnie, emosko, z ciemności. Więc gdzie jest mój chłop? Gdzie jest mój chłop? Where is my boy? Where is my skater boy? O nie, jakiś haker, ja się boję, ja uciekam. Nie wracając, odejdź! Podejście drugie, plaża. Na plaży będą sami umięśnieni, piękni chłopcy w towarzystwie innych Januszy z bebzonami, ale to już nieważne. I czemu jest tutaj tak ciemno? Kto zgasił światło? Ja chcę na plażę. Nie mogę iść na plażę. Idziemy do kawiarni. Plaża się zesrała. A co jest z kawiarnią? Kawiarnia też? Czy to mój internet się zesrał? Halo? Zesrało się coś. Mówi Star Planet ewidentnie zrobiło fikołka i się zesrało. Forum mi się nie chce załadować. Przestańcie mnie prześladować! A Pixie Star znowu mnie prześladuje i mi życie komplikuje, więc ja się musiałam relognąć, bo tak być nie może. Moim zdaniem to jest bardzo niewłaściwe zachowanie ze strony Pixie Star. W ogóle po tym, co ona ostatnio odwalała, to po niej się można wszystkiego spodziewać. Idziemy do kawiarni. W kawiarni znajdę miłość swojego życia. Już walić tą plażę, idę do kawiarni. Tutaj jest zwykle najwięcej ludzi. Co z tego, że nubów, ale idziemy do kawiarni. I o nie, o mój Boże, jakiś wysyp tutaj jest, ja się boję takich rzeczy. Weźcie, odejdźcie ode mnie. Ja idę jednak na plażę, ja zmieniłam zdanie. Dobra, ja zbiorę te pieniążki, bo chłopcy lecą na bogate kobiety i muszę pokazać, że jestem bogata, bo mam pieniądze. Już mam konkurencję. Czemu tutaj nikogo... O, jest jakiś chłopak, hello. Osy jest nawet dwóch. Oh, hello there. Już do niego piszemy.
lecimy z bajerką. Odpowiedz mi. Ej, ładny jesteś, masz kogoś? O nie, odszedł ode mnie! A, o kurde, o nie. O nie, bo ona zaraz do niego podejdzie. Siema, hej, 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 hej. Co u ciebie? Czemu odeszłeś ode mnie? Chodź tu. Okej, stój tak. No miałam do ciebie podejść, debilu ty. Czy możesz usiąść na miejscu? Czy możesz usiąść na miejscu na dupie i przestać tak chodzić? Ogarnij dupę, przestań. O nie, poszedł sobie. Ej, przepraszam. To nie było na poważnie, wracaj tutaj. Dobra, może ten będzie mnie chciał, skoro tamten nie chciał. Hej. Okej, czekamy na jego odpowiedź. Musisz mi odpowiedzieć, jak mnie to cię zabije. Odpowiedz mi po prostu. Ludzie tutaj wchodzą, już mam konkurencję. Odpowiedziałbyś. Hej! No jak tego teraz nie zauważy, to się wkurzę. Elko, szukasz kobiety? Lecimy prosto z mostu. Ja umiem dobrze gotować, ja jestem idealną kandydatką na dziewczynę. I o mój Boże, podróbka umpy lumpy, idź sobie! Przestań robić u! No pytam się! No pytam się! Ja chcę po prostu chłopaka, to nie są żarty, widzowie. To szukasz, czy nie? Ja po prostu chcę być wreszcie szczęśliwa! No, nie dzięki, aha! Aha! Zostałam odrzucona! Czuję się fatalnie, dostałam kosza. O mój Boże, a więc takie to jest uczucie dostać od kogoś kosza. Au! Boli! Ja rezygnuję, widzowie. Ja naprawdę rezygnuję. Więc trzymajcie się tam i... Siema.